sobota, godzina 11, idealna pora na dobry futbol. Wota, witam Państwa, Łukasz Kluwczyński. Dzisiaj mecz relacjonowany na żywo do internetu. Polska Telewizja Sportowa. I zapraszam na warszawskie Bielany, stadion przy ulicy Marii Mąckiej 42. Czwarta liga i kto gra? No Hutnik gra, z kim gra to z niebieskimi. Dzisiejszym przeciwnikiem naszego zespołu jest zespół UKS Łady. Łada to taki samochód był radziecki. Bardzo dobry zresztą. Sponsorami są firma Lola Points, Chlor System i firma... Chlor System. Chlor System. To coś dla ciebie. Kryta nie pije. To co, panie ambasadorze? Szanowna telewizja ma otwieracz? No i mieli. Dobra telewizja. Dobre oglądanie czwartej ligi. Jest pusta bramka! Ja pierdolę! Powinno być 3-1 do Serata Gospodarza. Kłótnik w ogóle walczy o utrzymanie. Jest na 8 miejscu w tabeli chyba. No. A spada... Nie wiadomo. 10? Bożeż, kurwa! Nie nagrało się, bo tutaj awaria. Przegapiłem gola, trzeba będzie wziąć powtórkę z tej telewizji. Rzut wolny dla Hutnika, Piotr Wielgosz, błyskawiczne wznowienie. Wielgosz z dystansu! I gol! Co pan tutaj majstruje z tymi krzesłami? No co, jest trybuna przechodnia. Jak ktoś jest grubszy, no to niestety musi przestawić. O kurwa! Jak Mięciel. Kiedyś w Łada grał Marcin Mięciel, jak zakończył karierę, niby, to no. Potem jeszcze próbował coś wznowić właśnie w Ładach. A ja Mięciela tak 5 lat temu spotkałem w Ludku w sklepie tym. No browara kupował, no bo jakąś działkę tam, a to taki, to jest koło Olsztynka. Zobacz, jak się uwolnił. Jak... Ja pierdolę! Pierdolił. Zupełnie inne reakcje na tą sytuację. My tutaj ja pierdolę, a komentator coś niesamowitego. O kurwa! Dawaj! Sam jeden! Jest kurwa! Mówisz, że widać transfery? No. W Hutniku? No. W Hutniku tak zapowiadali, że będzie jakaś rewolucja w składzie, a to tak... To zabrałem ci sami? Odeszło 16 tylko, przyszło 11. No kurwa, idzie bramka. Gol! Ja pierdolę! Bramka kontaktowa, no. Kurwa, już koniec? Kurwa, ja pierdolę, nie no! Tak zwana w ostatniej sekundzie. To będzie debiut roku. Pan ambasador był już arbitrem, był sędzią na linii. Dzisiaj zadebiutuje w drugiej połowie jako operator. Tłumacz Zuma. Widzisz to? Zobacz sobie, weź se ściśnij. Palec w tą stronę przybliżasz powoli. Oddalasz. Przybliżasz. No i zaczynamy drugą połowę. Najlepszy operator na świecie już na posterunku. Zaczynamy. Drugie 45 minut tego meczu przed nami. Pan potrafi obsługiwać tę kamerę? Nie. Ja pierdolę! Ależ fantastyczna bramka! Nagrał pan? Nie wiem. 3-1. Prowadzą Hutnicy. Panie ambasadorze, ale piłka jest po drugiej stronie boiska w ogóle. Ja czekam tutaj. Sebastian Szewczyk, Kaczmarczyk, pewnie i spokojnie. Pan ambasador też pewnie i spokojnie. Kurde, chujowa robota jest, ja pierdolę. Nie, dlaczego pan płacze? Bo Hutnik może spać. I gol! Jest czwarty! A pierdolę! Hutnika Warszawa! Znowu bramka! Kartofiskowa telewizja przegapiła kolejnego gola. Ty widziałeś? Bramkę. Nie. Też przegapiłeś? I gol! Jest czwarty gol dla Hutnika Warszawa! Ja pierdolę! Golny stadiony świata! Fantastyczne uderzenie! Przepiękny gol! No i 4-2! Była ładna bramka, ale chyba znowu nie załapałem się. Kamil Plisikiewicz. Uwaga, jest szans dystansu, ale z gol! Ładna była, nie? Nie wiem, nie widziałem. Operatorom też jakieś Oscary przyznają? Tak. Jak Wajda kurwa dostał, to ja też mogę. Wajda dostał za operatorkę?
Nie, za całokształt, kurwa. I za operatorkę też. Taki ładne? Tak, ale nie łapie ptaków teraz. Za daleko. To pan swojego pokaże. A gdzie jest piłka, kurwa? To podanie nie dociera do adresata. Powinni grać lekarską, to by tak nie skakała, nie? Dobra, kończ Turku ten mecz. I koniec tego meczu. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Ktoś podszedł się zapytał, za co była czerwona kartka, a ja przegapiłem czerwoną kartkę. A dla kogo była czerwona kartka? Zawodnik Hutnika dostał czerwoną kartkę podobno. Ej, naprawdę była czerwona kartka? A to na końcu? No i nikt nie kojarzył tej sytuacji za bardzo. W każdym razie, Hutnik wygrał 4-2. Jest jak inauguracja? No zajebiście, kurwa.